20. rocznicę śmierci i 70. urodzin profesora Waleriana Pańki odbyła się uroczysta sesja w Urzędzie Miasta w Brzozowie. To właśnie na niej zaproszeni gości wspominali mieszkańca Stużego Pola, który był prawnikiem, nauczycielem akademickim, posłem na Sejm 10. kadencji i pierwszym prezesem Najwyższej Izby Kontroli w demokratycznej Polsce. To właśnie on stał się teraz patronem Gimnazjum Stużego Pola. Patron kojarzy się z czymś najbliższym, a dla nas najbliższa osoba, która doszła do tak najwyższego zaszczytu w Stużego Pola, to był właśnie profesor Walerian Pańko. A przy tym to był tak człowiek dobry, miałam zaszczyt osobiście go poznać i nawet kilka razy zamienić słowa i umiał dla każdego powiedzieć ciepło, i do dziecka, i do staruszki, i do profesorów, i do uczonych, i dlatego te wartości, które później poznałam, nie ukrywam, że wcześniej ich nie znałam, przekonały nas, Radę Rodziców, żeby ta szkoła otrzymała imię profesora Pańki. Jest naszym krajanem, a ponadto jest człowiekiem wielkim, jeśli chodzi o sprawy publiczne, nie tylko w skali naszej gminy, naszego miasta, ale w skali całego kraju. To wielki twórca reform samorządowych w III Rzeczypospolitej, u progu III Rzeczypospolitej, w oparciu o materiał, wiedzę profesora Pańki. Dziś my wiele z tego korzystamy i pracujemy na bazie tych opracowań i tej wiedzy, a szczególnie stworzonej w 90 roku ustawy o samorządzie terytorialnym. W uroczystościach zarówno w Urzędzie Miasta, jak i szkolnych wzięła również udział żona tragicznie zmarłego profesora Waleriana Pańki. To ona najlepiej znała i wiedziała, jakim był człowiekiem. Był to bardzo mądry, szlachetny, o nietuzinkowej inteligencji człowiek. I dziś chcę młodzieży, tym uczniom przekazać, żeby wzorowali się jego cechami charakteru jako patrona w przyszłości. Jego życzliwość do ludzi, jego szlachetność i uczciwość to nawet nie było zaletą, a wadą. Był tak potwornie w życiu uczciwy. Walerian Pańko był osobą, która miała istotne znaczenie dla Polski. Profesor był na pewno jedną z osób, które przygotowały intelektualnie, naukowo reformę samorządową i miał to szczęście, że nie tylko intelektualnie zbudował jej podstawy, ale także, że mógł uczestniczyć w procesie legislacyjnym, który doprowadził do wprowadzenia kilku najważniejszych ustaw, które przebudowały system demokratyczny w Polsce. On był przewodniczącym specjalnej komisji, nadzwyczajnej komisji sejmowej samorządu terytorialnego i był człowiekiem, który cieszył się wtedy w parlamencie olbrzymim autorytetem z różnych powodów, między innymi dlatego, że miał piękną kartę solidarnościową, był profesorem uniwersyteckim, bardzo dobrym mówcą, bardzo przystojnym mężczyzną. To też miało swoje znaczenie. Miał niezwykle otwarty stosunek do ludzi, taki był od razu bardzo przyjacielski. Ja byłem znacznie młodszy od niego, wtedy miałem 42 lata, kiedy rozpoczynaliśmy wspólną pracę. No i dzielił nas nie tylko wiek, ale także i szczeble kariery uniwersyteckiej, ale w tym bezpośrednim kontakcie nie dawał odczuć nigdy, że jest między nami ta wyraźna jednak różnica. Ja go zapamiętałem jako właśnie dobrze wykształconego i bardzo odważnego człowieka. To pamiętam i to zawsze było dla mnie takim jakimś punktem odniesienia i do dzisiaj jest. Walerian Pańko tragicznie zmarł w wypadku samochodowym. Do tej pory jego bliscy nie mogą się z tym pogodzić. Tragiczna śmierć profesora w końcu w sile wieku, prawda, jakby w środku rozpędzonego życia, no, spowodowała, że wszyscy to do dzisiaj przeżywamy. Minęło tamtego czasu 20 lat, ale tamte zdarzenia pamiętamy wszyscy bardzo dobrze, mamy świeżej nieomal pamięci i nie godzimy się na tę śmierć. Dzisiaj właśnie miałem okazję mówić na sesji samorządu, że gdyby żył dzisiaj, miałby olbrzymi autorytet uniwersytecki, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Na pewno pełniłby jeszcze jakieś inne ważne funkcje państwowe,
ale na pewno byłby dzisiaj ambasadorem Polski za granicą. Za pamięć o profesorze wdzięczna jest jego żona. Docenia ona to, że chociaż na ziemi brzozowskiej ktoś o nim pamięta. To jest pamięć, która tu nigdy nie zginęła. Tu w tym rodzinnym, w rodzinnych stronach, w rodzinnym dużym polu, w Brzozowie, wśród tej samorządności. Pamięć o nim w państwie, już niestety to puste miejsce się wypełnia. Wypełnia się innymi nazwiskami, ale z jego dorobkiem. Ja wiem, że życie jest silniejsze od śmierci, ale nie należy zakopywać człowieka wraz z jego osiągnięciami i pamięcią o nim. Trzeba pamiętać i ta ziemia to chyba jedyna ziemia, która przypomina jego osiągnięcia i przypomina jego jako wielkiego patriotę. Już Warszawa, już Polska o nim zapomina. Szkoła w Turzym Polu utrzymuje dobre kontakty z Najwyższą Izbą Kontroli, a ona wspiera małą placówkę. Pamięć o naszym pierwszym prezesie w odrodzonej Polsce jest wciąż żywa u pracowników Najwyższej Izby Kontroli. Doceniamy jego ogromny wkład w stworzenie podstaw nowoczesnego europejskiego organu kontroli, jakim jest Najwyższa Izba Kontroli. Utrzymujemy bardzo bliskie kontakty ze szkołą jego imienia w Turzym Polu. Staramy się, jak możemy, pomóc. Zapraszamy dzieci corocznie do naszego ośrodka szkoleniowego, który latem pełni rolę takiego ośrodka wypoczynkowego. Staramy się pokazać tym dzieciom Najwyższą Izbę Kontroli i pokazać im, że z Turzego Pola można i w Warszawie dokonać wiele. Myślę, że to jest taki znakomity wzór do naśladowania również i dla tych dzieci, a my w Warszawie oczekujemy na znakomitych pracowników. Placówka w Turzym Polu mieści w sobie zarówno podstawówkę, jak i gimnazjum. Uczęszcza do niej blisko 100 uczniów i jest najmniejszą szkołą w gminie Brzozów. W piątą rocznicę śmierci profesora szkoła podstawowa otrzymała jego imię. Teraz w 20. rocznicę mają także gimnazjum.